dobry. Zima nastała w końcu. Jarek oczywiście w kominku pali. Nade mną nagrzewnica. I słuchajcie, w tym roku pojawiła się w naszym warsztacie jeszcze jedna rzecz, która pomaga tutaj zadbać o ciepło. Jest to, słuchajcie, dopiero początek jakby tego projektu. Uwaga, tadam, tadam. Co to jest? Kto podpowie? To jest zwyczajny wiatrak, taki, słuchajcie, naprawdę wersja ekonomiczna, jedynie ze sterownikiem na ścianę. I to urządzenie tak naprawdę działa jako destryfikator, tak? Czyli mieszacz powietrza, ponieważ tutaj do sufitu, jak widzicie, jest no parę ładnych metrów. No nie wiem ile, ale tak 3,5-4, no powiedzmy. I zauważyłem, że jednak duże straty są ciepła. To powietrze sobie idzie do góry, to ciepłe, które się nagrzeje. I ono sobie tam jest pod sufitem, a w dół warsztatu, czyli tak powiedzmy od pasa w dół, jest chłodno. No więc, pojawił się jeden wiatrak. On będzie jeszcze minimalnie przestawiony, bo teraz widzicie, on jest zawieszony pod jętką, a będzie przesunięty troszeczkę w lewo i podsunę go w górę. Czyli on będzie sobie wirował bezpośrednio pod jętkami. Tam jeszcze do góry jest sporo miejsca, więc on się zmieści. No bo oczywiście nad wiatrakiem również musi być troszeczkę miejsca, żeby on miał skąd zasysać to powietrze i zrzucać je już na dół. No i teraz sobie po prostu to zasuwa, miesza to powietrze w pomieszczeniu. Tam jeszcze drugi wiatrak właduje. I w drugiej części warsztatu może też z jeden, czyli takie trzy wiatraki, kiedy będzie już pomieszczenie nagrzane. Bo dzisiaj nie paliłem jakoś tutaj za bardzo i mamy, no dalej tak się odbija, że nic nie widać, nie? Kurde, 14 stopni. No nic, tak to jest zrobiony ten wyświetlacz, że nic nie widać. 14 stopni, więc chłodno. Czy tak, do pracy jest ok, ale do dokładnej pracy to już jest za mało, nie? No ale jeden wsad i taka temperatura sobie tutaj jest. Więc to wszystko na dzisiaj, jeśli chodzi o ogrzewanie, czy o modyfikację ogrzewania w warsztacie Domi Drewno. Wydaje mi się, że to powinno zdać egzamin. Oczywiście można byłoby to rozwinąć i są dobra, powiedzmy mieszacze powietrza. Są w takich wersjach dużo bardziej zaawansowanych, gdzie mamy jeszcze sterownik osobny i sprawdzane są delty, powiedzmy pod sufitem, obok mieszacza i przy podłodze. I jeśli ta delta się jest na przykład w minusie, że u góry jest dużo cieplej, na dole jest chłodniej, no to ten mieszacz się włącza poprawnie i tak to generalnie działa, taka zasada. Tyle w temacie, ale generalnie jutro będzie cieplutko, chociaż na dworze -10 spokojnie dzisiaj było. Do zobaczenia. Cześć.